Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Do dalszego studium. Biblia jest najstarszą, najobszerniejszą i najbardziej dostępną kroniką historii, jaką ludzkość posiada. Biblia pochodzi bezpośrednio ze źródła odwiecznej prawdy i w ciągu wieków Pan szczegł jej pierwotnej czystości. Tylko i wyłącznie w tych kronikach znajdujemy prawdziwy opis pochodzenia człowieka i narodów. Stamtąd czerpiemy wiadomości o dziejach rodzaju ludzkiego. Nie są one skalane pychą właściwą człowiekowi ani przesądami. Księgi, które omawiają dzieje ludzkości, rozwój narodów, powstanie i upadek imperiów, przypisuje je ludzkiej woli. Wydarzenia w dziejach świata wydają się być w dużym stopniu uzależnione od potęgi i ambicji człowieka. W Słowie Bożym natomiast odsłonięto prawdę i widzimy jasno, że poza i ponad sprawami i namiętnościami ludzkimi stoi nieskończenie miłosierny, który cierpliwie i w milczeniu przeprowadza swoją wolę. Biblia odkrywa prawdziwą filozofię w historii. Wychowanie, strona 122. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Od wieków filozofowie i teolodzy debatują nad trudnym zagadnieniem ludzkiej wolności wyboru i Bożej znajomości przyszłości. Wielu postrzegało te dwa pojęcia jako wykluczające się wzajemnie. Twierdzili, że albo nie mamy wolności wyboru, albo Najwyższy nie zna całej przyszłości. Dlaczego takie stanowisko jest niewłaściwe? Jakie znajdujemy dowody w Biblii na istnienie ludzkiej wolności wyboru? Czy Pismo Święte dowodzi, że Bóg doskonale zna przyszłość? Prawdą musi być to, że pomimo naszej wolności wyboru, Pan dobrze zna przyszłe wydarzenia, zanim one nastąpią. Dlaczego nie ma sprzeczności między Bożą znajomością przyszłości, a ludzką wolnością wyboru? Drugie. Szatan zaciekle atakuje drugi rozdział Księgi Daniela, jako że rozdział ten zawiera niezaprzeczalny dowód istnienia Boga i Jego wszechwiedzy. Jaką mocniejszą podstawę wiary można sobie wyobrazić niż świadectwo tak jednoznacznie osadzone w historii świata? Częściowo ataki te polegają na twierdzeniu, że drugi rozdział Księgi Daniela został napisany około 165 roku przed naszą erą, dawno po tym, jak wiele z przepowiedzianych w nim wydarzeń już należało do przeszłości. Jednak nawet ten fałszywy argument nie może podważać proroctwa w całości. Jak Daniel mógł tak dokładnie przewidzieć rozpad Imperium Rzymskiego na narody współczesnej Europy, skoro wydarzenie to nastąpiło po kilku wiekach od roku 165 przed naszą erą? Skoro tak niezwykła przepowiednia wymagała naturalnej wiedzy o przyszłości, to dlaczego nie mielibyśmy zaufać proroctwu w tej części, która mówi o czasie jego powstania, zamiast przyjmować pogląd niezgodny z samym proroctwem? Celem późnego datowania Księgi Daniela jest podważanie wiarygodności zawartych w nich proroctw. Jednakże jak możemy się przekonać, tego rodzaju usiłowania są daremne i jawią się jako nadwyraz żałosne. Podsumowanie. Choć historia świata może się wydawać chaotyczna, Bóg realizuje ponad nią swoje zamierzenia, a dzieje świata dobiegają końca wraz z powtórnym przyjściem Jezusa. Dziękuję.